Dobra, zacznę przychodzić. Podaj jedną łyżeczkę. To jest solistka, to jest, bo tyle razy podpisała. Na podstawie malarzy to była strona. Serce moje. Dzień dobry, panie Krzysiu. Dzień dobry. To pani się też chyba. O, co to dzisiaj? Święto jest. Dzisiaj święto. A czyje to święto? To zaraz się dowiesz, jak przyjdziesz. To idę już przyciszam. Także składaliśmy sobie życzenia wesołych świąt, zdrowych, a teraz abyśmy zdrowi byli. A dzisiaj mamy taką na wstępnie małą uroczystość. Tu jedna z koleżanek naszych dzisiaj obchodzi urodziny i imieniny. To jest fundatorem tego szampana, a to jest nasza Marysieńka. To są kwiatuszek, bo ona lubi. Niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Nasza Marysieńka. Troszkę wierszy, a może piosenek. Państwo macie jeszcze w zanadrzu coś wiosennego. A powiem o maju. Jeśli chodzi o maj, to planujemy zrobić takie spotkanie. Tak, już o maju mówimy, bo z tym, że my w maju, to od razu mówię, będzie 7, nie 14. Właśnie, wyjątkowo w maju będzie to pierwszy wtorek, a nie... Także Mareczku, nie słyszałeś? Właśnie, ponieważ chcemy, żeby wszyscy byli, a dwie koleżanki wyjeżdżają i stąd wyjątkowo jest to przewodowe. A co w maju? A w maju, proszę Państwa, to każdy niech się zaangażuje, bo maj jest takim miesiącem kwiatów, miłości, więc bardzo proszę o wiersze, o piosenki. Ja też coś przygotuję i symbolikę kwiatów przede wszystkim przedstawię Państwu, co oznaczają poszczególne kwiaty, gdzie namiętność, gdzie miłość, gdzie zazdrość. O tym wszystkim, tak, o tym wszystkim będę starała się Państwu powiedzieć. To maj, a dzisiaj, tak jak powiedziałam, to takie spotkanie świąteczno-wiosenne, bo tej wiosny nie mamy jeszcze, ale już pierwsze... Tak. Ale mamy kurczaczka. Ale mamy kurczaczka, właśnie, mamy kwiaty. Także czujemy. No i najważniejsze, że wiosną było nam lat, jak to piosenka mówi, tak? Także dzisiaj, proszę Państwa, no dlaczego w ogóle no coś się zmienia? No bo to nasza Ziemia się kręci. No kręci się, a Słońce coraz to na innym tle gwiazdozbiorów i w starożytności tych gwiazdozbiorów odkryto 88. Wszyscy mają. No i oczywiście z tych 12 powstał Zodiak i podzielono go na 12 części, czyli na miesiące letnie, zimowe, no i mamy na przykład wiosna. Mówimy, że Słońce w znak barana wschodzi. I już ta wiosna wchodzi. I już ta wiosna w zasadzie od 21 kalendarzowa no jest. Astronomiczna jeszcze wiosna, bo to się wiąże oczywiście jeszcze z innymi wydarzeniami astronomicznymi, ale nie będę Państwa zanudzała. Ale jest również wiosna termiczna i na tą termiczną wiosnę my najbardziej czekamy. Bo termiczna wiosna jest wtedy, kiedy mamy średnią temperaturę 5 stopni, ale powyżej zera. Powyżej zera. Natomiast no, nie mamy jeszcze takiego komfortowej sytuacji, żeby tak było. Ale już lada moment na pewno te 5 stopni będzie i będziemy mieli już wiosnę. I kalendarzową, i astronomiczną, i termiczną. Ale w sercu to chyba wszyscy tak mamy wiosnę. Jest. Już to widać. Ja tutaj
Ja tutaj przygotowałam, proszę Państwa, taki wiersz o zimowej Wielkanocy. I przeczytam ten wiersz może teraz, bo tak jak mówię, będę robiła to trochę w pośpiechu. Nie umiecie? Będziecie czytać. Zimowa Wielkanoc 2013. Koniec marca, a zima wstała i na Wielkanoc śniegiem posypała. Spłatała nam dziwnego psikusa, bo zrobiła śnieżnego dyngusa. Drzewa w białe czapy ubrała, śniegiem pola i drogi zawiała. To naprawdę nie był Aprilis Prima, to była prawdziwa zadyma. Wszyscy więc czekamy na słońce i kwiaty w ogrodach pachnące, na blask słonecznych promieni i urok wiosennej, soczystej zieleni. No i oczywiście... I oczywiście jeszcze jeden taki wiersz też napisałam, wiosenne plany. Wiosna nieśmiało zapukała do ciężkich zimowych drzwi. Cichutko, grzecznie powiedziała: zimo, już przyszłam, otwórz mi. Zajęta jestem, nie otworzę. Odejdź i nie zawracaj głowy. Właśnie teraz śnieg wywożę, obmyślam też plan nowy. No i spełniła to. Pragnę jeszcze śniegiem popruszyć, z mrozem i wiatrem spotkać się. W Polskę chcę szybko wyruszyć, niech każdy zapamięta mnie. Później dopiero walizki spakuję i obiecuję, wyjadę daleko stąd. Południową półkulę lodami skuję, tam znajdę jakiś przytulny kąt. Pośpiesz się zimą z tym pakowaniem, zabierz ze sobą śnieg, wiatr i mróz. Ja zaczynam teraz swe urzędowanie. Przyszłam, zostanę, otwieraj drzwi i już. Żeby jeszcze troszkę ponarzekać, to tutaj pani Halinka jeszcze przyniosła taki wierszyk, postaram się go przeczytać od wnuku. Pada śnieg, już baranek przyjdzie wnet, już zajączek w wielkiej czapie z worem jaj po śniegu człapie. Z wielkiej górki na pazurki, na saneczkach jadą kurki, a z choinki kogut pieje. Alleluja, przyjaciele! No i jeszcze ja coś takiego napisałam. Mamy dosyć zimy. Zima tak długo jest już z nami. Widzimy ciągle niebo zaschnute chmurami. Mamy już dosyć pochmurnych dni. Słońce po nocach nam się śni. Czy to normalne? Powiedzcie sami, że wiosna zimą zamieniły się miejscami. Pragniemy do szaf pochować szaliki i czapki, a buty zimowe zamienić na klapki. Na klapki żegnamy wtedy zimę, gdyż wiosna przychodzi. W płynącej wartko wodzie topimy marzannę, żegnamy z radością tą zimową pannę. Dzień się wydłuża, słońce mocniej świeci, na przylot bocianów czekają dorośli i dzieci. W stawach na nizinach słychać żab kumkanie, a w górach po skałach potoków szemranie. Drzewa i krzewy nieśmiało wypuszczają pąki, na kwiatach siadają pierwsze osy, bąki. Wesoło do życia przyroda się budzi i radość wstępuje do serc wszystkich ludzi. Ja też, proszę Państwa, życzę takich radosnych, słonecznych już dni, bo ponoć w tym sezonie zimowym tylko mieliśmy 15 dni ze słońcem. Bardzo mało, stąd też nasze chandry, nasze złe samopoczucie, nasze choroby. Więc życzę Państwu, żeby były dni słoneczne, szczęśliwe, zdrowe, wspaniałe. Wszystkiego najlepszego. Do następnego spotkania, do maja. Niech zdolności plastycznych. No i to, co tutaj te kurczaczki, no to jestem w stanie zrobić, ale takiego dużego kurczaka zastanawiałam się, bo miałam w zamyśle zrobić zająca albo kurczaka, ponieważ moja synowa jest po akademii plastycznej, tak? No więc sobie pomyślałam, że no może nie pomoże.
ale jakoś tak przed świętami nie miała czasu, później ja biegałam po lekarzach, no ale przed świętami właśnie zobaczyłam na bazarze w jednym ze sklepów w księgarni takiego kurczaka. Więc grzecznie się ukłoniłam, mówię, dzień dobry pani, ja mi, wie pani, ten kurczak mi się bardzo podoba. Przydałby mi się do klubu, do koła, dla emerytów. A ja i mówię, a czy pani nie mogłaby tego kurczaka mi dać? A tak, oczywiście dam, ale po świętach. Ja mówię, to kiedy mam przyjść? No we wtorek już będziemy zmieniali dekoracje. No więc ja zawsze oczywiście punktualny człowiek, poleciałam we wtorek, patrzę, kurczak wisi. No więc wstydziłam się wejść. Poleciałam w czwartek, kurczak wisi. Poleciałam w sobotę, kurczak wisi. Czekał na ciebie na pewno. Czekał na ciebie. Nie, ona powiedziała, że jak zdejmą z wystawy. No kurczak wisi. No więc nie mogłam być taka namolna i upiedliwa, brzydko mówiąc, i od tego kurczaka prosić. No ale pojechałam, mówię, no już jadę jeszcze w poniedziałek, bo wezmę go wyrzucą na przykład, a kurczak mi się bardzo podoba. No i oczywiście wchodzę, bo już kurczaka nie mam na wystawie. Przepraszam bardzo, a nie, jeszcze ona zapytała, bo jakoś mnie po tygodniu nie poznała, czym mam służyć, a ja, czym mogę służyć? A ja mówię, kurczakiem proszę pani. Ach, to pani od tego kurczaka. Ja mówię, tak, ja dla państwa emerytów potrzebuję tego kurczaka. No i ona mówi, a tak, już czeka na panią zwinięty w rulon. No i oczywiście dała mi kurczaka, kupiła mi czekoladę. No i tym sposobem mamy takiego ładnego kurczaka. No więc być może ja jakoś tam bym upitoliła tego kurczaka, ale pewnie nie aż takiego ładnego. Ale on jest taki właśnie wybiegany. Za tyle, za tyle trudu to należy ci się brać. Taka jest prawdziwa historia kurczaka, bo inne... Co się stało z mroźną zimą? Biała szata śniegu znika, słońce wstaje coraz wcześniej, wolniej dzień za dniem umyka. Powróciła do nas wiosna, dzień 21 marca, przyszła jakaś obrażona, nie chce nam ogrzewać starca. Co się dzieje, droga wiosno? Wszystko budzi się do życia, nocą zimny wiatr szaleje i mróz czai się z ukrycia. Budź się w końcu, miła wiosno, bądź pogodną i radosną. Ogrzej te poranne mgły, przecież zima już nie rządzi, gdzieś daleko sobie błądzi, teraz rządzisz ty. Spóźniona wiosna zasmuciła przyrodę, nie oblała świtu wiosennym złotem, utuliła panienki te starsze i młode. Zasmucony ptak daje nam znak cichym świergotem. Kocham inną wiosnę nad życie, rozpromienioną, wesołą, gdy gwiazdy świecą w zenicie złotą koroną. Pięknie. A teraz będzie u mnie, to będzie trochę długo. Ponieważ ostatnio... No tak, że informacji, co pani przed chwileczką się taka prezentowała. No tak. To będzie o tym, ten temat, co pani mówiła przed chwileczką do mnie. No nie, może tak, to znaczy w tym poszukiwaniu. Szukajcie, a znajdziecie. No tak. Ja też właściwie, jak już mówicie, jestem spod barana. O, też baran. To też jest taki uparty. Nie, raczej nie jestem uparta. Do czasu. Ja też. Tak. I ty też tu pięknie mówicie o wiosnie, a ja oczywiście, jak to się mówi, wybrałam się na wczasy. I napisałam taki monolog. No, będzie troszeczkę długi, no przepraszam. Tak. No, ale też wstanę oczywiście, tak jak też. Dobre. Się zaplątało mi tam gdzieś. Morele w środku. Ale ciasto. Widać, że co. Tak jakby Basia piekła. Teraz. Teraz mamy super czas. Wyjeżdżamy więc na wczasy. I ja też to zrobiłam, by poprawić swoje ego i poznać kogoś miłego. Spakowałam więc walizkę, fatałaszki, piękne stroje i ruszyłam na podwoje. Już na peronie pan z laseczką zapytał, dokąd jedziesz, dzieweczko? Spojrzałam w jego źrenicę, zalotnie odrzekłam, jadę odwiedzić Krynicę.
Cóż za zbieg okoliczności. Ja też jadę w tamte strony gościć. Jak na dżentelmena przystało, pan z laseczką pomógł mi wtoczyć do wagonu moją walizeczkę niemałą. Zdrowo się przy niej nasapał, bo walizeczka była niczym szafa. Grzecznie panu podziękowałam i do wagonu się udałam. A w przedziale wielkie rozczarowanie, bo w przedziale siedziały same panie, pięknie wystrojone, walizek też miały stonę. Pociąg pędził, czas się dłużył. Panie wciąż się przechwalały, jakież to powodzenie one kiedyś miały. Ej, ileż one jeszcze mogą, chwaliły się całą drogą. Gdy już podróż miałam z głowy, wyruszyłam więc na łowy. Teraz... Tak. Aha, tu jeszcze, gdzie ja jestem teraz, wyruszyłam. Wyruszyłam więc na łowy. Ale nic z polowania, kiepska ze mnie była łania. Bo Krynica, kurort wielki, tam jest ciągle rewia mody. A ja czuję się jak mysz. Pomyślałam, muszę przejść metamorfozę. Inne ciuchy na się włożę. Może ktoś mnie zauważy i poderwać się odważy. Nazajutrz, już o świcie, czułam się znakomicie. I słoneczko pięknie świeciło, a mnie jakby lat ubyło. O peselu zapomniałam i na wampa się ubrałam. Mini suknię założyłam. Tu i ówdzie coś odkryłam, nastroszyłam żelem włosy i aż krzyknęłam w niebogłosy. Sama siebie nie poznałam, kiedy w lustrze się ujrzałam. I przed wyjściem lampki wina dla kurażu nie uwierzycie. I od razu zauważył mnie Franek, taki, co udawał kasanowe. Zmieniał babki wciąż na nowe. I ja wpadłam w jego sidła, Frankiem zauroczona. No cóż, tak jak inne, nazajutrz porzucona. Żal trwał krótko, bo pojawił się facet z bródką. Na imię miał Jerzy. Jerzy od razu mi się zwierzył, że ma morgi i dwie krowy i ożenić się gotowy. Ja wyznaniem zaskoczona, ja rolnika będę żona. Co teraz? Z uśmiechem na twarzy powiedziałam, Jerzy, inna kariera mi się marzy. Chociaż siebie chłop morowy, wybacz. Ja nie umiem doić krowy. Zamieniłam go na Stacha. Lecz przed Stachem miałam stracha, bo przystojny szelma był, z błyskiem w oku i kusił mnie na każdym kroku. Ja. Teraz też coś tam cisza? Cichaczem się wycofałam. Bo o cnotę swą się bałam. Bałam się, że mnie zbałamuci, a potem porzuci. Wypatrzyłam sobie Józia. U Józia śmiała się ciągle buzia, ale z Józiem też był problem wielki, bo zaglądał do butelki. Józiu, Józiu. Nie. Tak, teraz będzie właśnie, bo zaglądał do butelki. Pan Tadeusz, to był facet. Pierwsza klasa, smukły, pięknie opalony, facet jak z obrazka. Zerkała na niego niejedna laska, ale pan Tadeusz kiedyś przy kolacji wyznał, że jest innej
orientacji. No widzicie Państwo, próbowałam jak umiałam, lecz szczęścia w miłości to ja nie miałam. I gdy tak siedziałam przy stoliku, piłam soczek łyk po łyku, nagle pojawił się pan znajomy, pan z laseczką. Szarmancko zapytał, jak się bawisz, dzieweczko? Serce mi mocniej zabiło. Spojrzałam mu czule w oczy i wyszeptałam cicho. Śniłam o panu tej nocy. Jak się skończyło? Nieskromnie powiem, było bardzo miło. Uszczknę rąbka tajemnicy, że pan z laseczką, z gestem odwiózł mnie do domu. A co było dalej? Nie powiem nikomu. Ale państwu przyznam się szczerze, że w tym monologu krzty prawdy nie było, bo wszystko to mi się przyjęło. Dziękuję. Ku wiosnie właśnie. W barach już myślą nawet o lecie zimne z Opolski, z tą grupą się piszko, mrożone wódeczka. Nie, wiosna wyraźnie nas lekceważy i leży i stoi z nalami na plaży. Nie chcę do kraju powracać z nalami, nazwijcie sami. No Józiu, teraz na ciebie jeszcze. Idź do tańca. Ja nie mogę. Nie do swojego macie bez tego morku. No tak, i w ten sposób nawiązują się trójkąty. No i teraz jest normalnie czterech pancernych. Czterech pancernych.